Drodzy mieszkańcy, radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, realizacji planów, życzliwości, dużo zdrowia na każdym kroku w nowym 2021 roku. Wesołych świąt! Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Let's all be sad. Państwo, a może skoro jesteśmy w internecie, powinnam nieco nowocześniej zapytać. Jesteście tam? No to wspaniale, że jesteście. W dziwnych bardzo czasach rozpoczynamy koncert Mój Song. Koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Łapińskiego, zwanego też Łapą. Łapą, to jest bardzo istotne, ta łapa będzie się nam przez cały koncert przewijać. To jest nasze trzecie do tego koncertu podejście. Najpierw mieliśmy się spotkać w kwietniu, w rocznicę urodzin Zbigniewa Łapińskiego, potem w listopadzie, w rocznicę jego śmierci. Ostatecznie wylądowaliśmy w grudniu, co w tych covidowych czasach chyba tak naprawdę nikogo jakoś specjalnie nie dziwi. Nazywam się Teresa Drozda i będę miała zaszczyt i przyjemność, wykorzystując te przedziwne, nowoczesne technologie, zdalnie przeprowadzić właściwie Państwa przez ten koncert. Artyści, moi przyjaciele są w tej chwili na gościnnej scenie Służewskiego Domu Kultury, w którym regularnie spotykamy się od kilku już lat po to, żeby przypominać, prezentować twórczość Zbigniewa Łapińskiego. Służewski Dom Kultury, mieści się to dla tych z Państwa, którzy oglądają nas gdzieś, nie wiadomo gdzie, mieści się w Warszawie. No a jeśli idzie o Zbigniewa Łapińskiego, no właśnie, czy tę twórczość trzeba tylko przypominać, czy odkrywać? Nam tutaj wydaje się, że ta jego nieobecność jest jakoś oczywista, ponieważ muzyka, twórczość, świadomość istnienia Zbigniewa Łapińskiego towarzyszy nam rzeczywiście od wielu, wielu lat, ale obawiam się, że możemy być w mniejszości. Pozwólcie więc Państwo, że wspomnę tylko, iż Zbigniew Łapiński to wybitny pianista, aranżer i kompozytor. Najbardziej chyba pamiętany jest jako współtwórca, współuczestnik tria Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński, które zawiązało się w 1979 roku i po tym bardzo gorącym okresie w historii Polski, po zagraniu setek koncertów, przeszło do legendy. Ale przecież na współpracy z Jackiem Kaczmarskim i Przemysławem Gintrowskim twórcza aktywność Zbigniewa Łapińskiego się nie kończyła. Ta działalność jej nie wyczerpywała. I o tym między innymi również będzie mowa w tym dzisiejszym koncercie. Koncert będzie się składał z kilku części. Pierwsza za chwilę przed nami. O niej jednak, to znaczy o pierwszym przeglądzie twórczości artystycznej imienia Zbigniewa Łapińskiego z Łapy i jego laureatach, opowie Państwu, opowie Wam Katarzyna Walentynowicz, która ów przegląd powołała do życia. Kasiu? Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Służewskim Domu Kultury, w miejscu, w którym od kilku lat odbywają się koncerty piosenek Zbigniewa Łapińskiego. A jest to możliwe między innymi dzięki życzliwości pani dyrektor Ewy Wilman, która nas tutaj serdecznie zawsze zaprasza, a przede wszystkim gospodarza dzielnicy, pana burmistrza Rafała Miastowskiego, który również jest dzisiaj z nami. Serdecznie zapraszam, panie burmistrzu. Tak.
Opowiemy Państwu o pierwszym przeglądzie twórczości artystycznej imienia Zbigniewa Łapińskiego, kompozytora, pianisty, aranżera, który bardzo sobie to miejsce upodobał. Zbigniew Łapiński zmarł w 2018 roku, ale wcześniej bardzo lubił przyjeżdżać tutaj na koncerty. Po jego śmierci odbyło się w Sużewskim Domu Kultury kilka koncertów. Dzięki życzliwości pana burmistrza mamy taką możliwość, aby właśnie tutaj na Mokotowie była szansa na takie szczególne promowanie nowych talentów, młodych talentów, czyli osób, które no jakby przy tej twórczości i również dzięki życzliwości artystów, którzy nam dzisiaj tutaj towarzyszą oraz no zazwyczaj te koncerty z nami przygotowują, abyśmy mogli pomagać im rozwijać swoje talenty i aby mogli również przy twórczości, która jest wyjątkowa, bardzo piękna, no jednak stawiać kroki dalej, jeśli chodzi o swój rozwój artystyczny. Panie burmistrzu, no dzielnica jest otwarta na promowanie talentów. Dobry wieczór Państwu. Tu pani Katarzyna już wspomniała, że to nie jest praca jednostkowa, że tu jest nas kilkoro, wymieniła już co najmniej dwie osoby, ale pani Katarzyno, szanowni Państwo, to jest praca wielu, wielu ludzi. Tak jak pani zauważyła, wspomniała, rzeczywiście na Mokotowie staramy się jak tylko możemy, na ile nam pozwalają siły, a tych sił mamy niewiele, bo raptem 4 domy kultury plus jeden młodzieżowy, więc jest to gdzieś zalążek, gdzie możemy gdzie jest ta kuźnia, gdzie możemy te młode talenty już wyszukiwać, czy też można powiedzieć rozkuwać. Bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego że idea promowania młodych talentów imienia Zbigniewa Łapińskiego, no mam nadzieję, będzie się rozwijała w następnych latach. Chcemy organizować to w ten sposób, aby we wrześniu każdego roku odbywały się warsztaty wokalne i muzyczne. Warsztaty wokalne będzie prowadziła właśnie z młodymi artystami Justyna Panfilewicz, natomiast muzycznie będzie czuwał nad tym Marcin Partyka, który dzisiaj zaaranżował wszystkie piosenki i który będzie tutaj no, kierownikiem zespołu muzycznego, który będzie nam pięknie grał. Zresztą jeszcze wszystkich muzyków później przedstawimy. Natomiast koncerty, które będą promowały tych młodych ludzi, będą odbywały się w listopadzie. 12 listopada no, mija rocznica... Specjalnie nie mówimy którego roku. Tak, mija rocznica urodzin Zbigniewa Łapińskiego i bardzo chcemy, żeby 11 listopada i 12 co roku odbywały się właśnie koncerty piosenek Zbigniewa Łapińskiego, przy okazji promujące właśnie młodych ludzi, którzy najpierw na tych warsztatach we wrześniu będą no, szlifować swoje talenty i mamy nadzieję coraz lepiej występować. Co roku każdy z tych młodych ludzi będzie otrzymywał specjalną statuetkę, nagrodę. Jest to taki specjalnie przygotowany na tę okazję, zaprojektowany przez Tomasza Partykę mikrofon, który mam nadzieję stanie się symbolem również no, takiego początku drogi do rozwoju artystycznego. I w tym roku, z uwagi właśnie na pandemię, warsztaty się nie odbyły, no bo nie bardzo było możliwości, żeby to zrobić, ale bardzo chciałam, żeby w tym roku, właśnie w takim szczególnym pierwszym roku, w którym odbywa się ten przegląd, aby zostały nagrodzone 3 osoby, które jeszcze za życia Zbigniewa Łapińskiego z nim współpracowały, nagrywały jego piosenki razem z nim w studio, występowały na koncertach, które on przygotowywał. No i właśnie one zostały laureatkami pierwszego przeglądu twórczości artystycznej imienia Zbigniewa Łapińskiego z Łapy. I za chwileczkę będą Państwo mogli również posłuchać, jak śpiewają, a my teraz wręczymy im te nagrody. Ja za chwileczkę każdą z tych osób wyczytam. Zapraszam Żanetę Chojnacką. Zapraszam Angelikę Stosio. I zapraszam Klaudię Krawczyk.
Dziewczyny zaśpiewają za chwilę piosenki Zbigniewa Łapińskiego, które niektóre z nich właściwie no jeszcze nigdy wcześniej nie były upubliczniane. Zbigniew Łapiński miał no taką cechę, tak trzeba to nazwać, że niechętnie upubliczniał swoje utwory. Tutaj Teresa wspomniała, że jest znany przede wszystkim z twórczości tria Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński, ale ta twórczość jest bardzo, bardzo duża, szeroka i mam nadzieję, że te koncerty również pozwolą Państwu na poznanie jej. Ale w związku z tym, że no tutaj te koncerty, które przygotowujemy, jednak wymagają wsparcia przyjaciół i właściwie nie tylko artystów, ale również ludzi, którzy w różny sposób i w różnej formie nam pomagają, postanowiłam, że przy okazji każdego z tych przeglądów będę chciała uhonorować takimi właśnie specjalnymi statuetkami fortepianów, które również są autorstwa Tomasza Partyki. Osoby, które bardzo mi pomagały, które również pomagały Zbigniewowi Łapińskiemu wtedy, kiedy jeszcze żył, ale również po jego śmierci pomagały mnie, aby te koncerty mogły się odbywać. I z prawdziwą przyjemnością pierwszy taki fortepian wręczam panu burmistrzowi. Naprawdę z wdzięcznością za wszelką pomoc. Ja oczywiście przyjmuję ten fortepian jako oznakę tego, że może jeszcze coś przede mną, ale oczywiście przyjmuję to w imieniu samorządu, całego samorządu i wszystkich ludzi, którzy przyczyniają się do tego, że młode talenty, że ten festiwal, ten przegląd może się odbywać. Bardzo dziękuję pani Katarzyno. Pięknie dziękujemy. Proszę państwa, zapraszamy na występ najpierw czterech piosenek, znaczy występ trzech laureatek, które wykonają cztery piosenki. Posłuchamy z drugiej strony. Biegam sobie po kanałach, telewizja dla mnie cała. Czy sobota, czy niedziela, Dallas Fitness Manuela. Lala, nic kompletnie mnie nie trapi i nie męczy nic a nic. Lepiej się na ekran gapić, niżli własnym życiem żyć. W zwykłym życiu brak oddechu, dużo zmartwień, dużo pychu. Szef w robocie na mnie tupie, mąż pijany, dzieci głupie. W sklepach pełno, w torbie pusto, a jak jeszcze spojrzę w lustro, nie ubywa jakoś lat, a z ekranu inny świat. Madonna w tym sezonie chce bliźniaki mieć z Jacksonem. Lala, więc się czuję Moną Lizą i nie będę się z tym kryć. Lepiej włączyć telewizor, niżli własnym życiem żyć. Załatwią wszystko za nas, świat jest prosty jak reklama. Niech używa kto nie frajer, cud pigułek firmy Bayer. Czy afera, czy też kraksa, bierz mentosa lub tampaksa. Na problemy troski wszak jest pan proper i tik-tak. Tak, 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 więc gdy wszystko tak miłe i ładne, nam naprawdę starczy przycisk z napisem play. Thank you.
zalewa nas jednego, krew drugiego, kwas i rzeczywistość, która skrzeczy i mnóstwo rzeczy, rzeczy, rzeczy. Jesteśmy wszystko w mówić w stanie, zmusić was pragnąć, nabyć, zjeść, bo liczy się opakowanie. Palicho, treść, pal sześć, pal sześć. Potęga reklamy, reklamy, potęga przez szklane ekrany, w portfele wam sięga, do brzuchu zagląda, w kieszenie się wkręca. A serce, a serce, a serce, a serce, gdzie portfel, tam nie ma już serca. Każdego dnia i znów zalewa was Niagara słów pięknych jak krzew kwitnącej wiśni. Ale bez myśli, 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 jesteśmy wszystko w mówić stanie. Czarne jest białe, zięć to teść, bo liczy się opakowanie. Pal licho, treść, pal sześć, pal sześć. Potęga reklamy, reklamy, potęga przez eter, przez łamy, do sumień dosięga. Szarość przebiera w tysiące kolorów i każe wybierać, 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 choć nie ma wyboru. Reklamy, reklamy, potęga przez eter, przez łamy, do sumień dosięga i szarość przebiera w tysiące kolorów i każe wybierać, 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 wybierać. Żeby dał dowód, jak wielce łaskawy, przypuszczał konfidentów do swojej zabawy. Polowali z nim razem, a na znak miłości on jadł mięso. Kompanom ustępował kości. Oj, 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 ustępował kości. Ustępował kości. Gdy się więc dobroć taka rozgłosiła wszędy, chcąc im jawnie pokazać większe jeszcze względy, a żeby się na jego łasce nie zawiedli, pozwoliłby jednego spośród siebie zjedli. Oj, 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 spośród siebie zjedli. Spośród siebie zjedli. Po pierwszym poszedł drugi i trzeci i czwarty. Widząc, że się podpaśli, lew, choć nie obżarty, żeby ująć drapieży, a sobie zakału dla kary, dla przykładu, zjadł wszystkich pomału.
wszystkich pomału. Oj, 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 zjadą wszystkich pomału. Zjadą wszystkich pomału. Idę do ciebie, jak ty idziesz do mnie. Z początku życia, nocą i dniem. Przytul mnie mocno, czule obejmij. Nie daj rozdzielić, nie daj rozdzielić. Smak.
Klaudia Krawczyk, Angelika Stosio i Żaneta Chojnacka. Pierwsze laureatki pierwszego przeglądu twórczości artystycznej imienia Zbigniewa Łapińskiego z Łapy. No i już te cztery pierwsze piosenki pokazały szerokość zainteresowań intelektualnych Zbigniewa Łapińskiego, bo jeśli komponował piosenki, to niemal zawsze do tekstu i tylko wtedy, gdy ten tekst coś do niego mówił, coś dla niego znaczył. Usłyszeli Państwo kompozycje do tekstów Marcina Wolskiego, Ignacego Krasickiego i liryczną kompozycję do wiersza, bardzo kobiecego wiersza Danuty Sokołowskiej, który był jednocześnie tytułem recitalu Krystyny Świąteckiej. Ona mówiła mi kiedyś, że gdy poprosiła Zbigniewa Łapińskiego o to, żeby skomponował jej muzykę do tego recitalu, on był tym zachwycony, ale też zaskoczony, chociaż miał już na koncie kilkadziesiąt różnych kompozycji, ale po raz pierwszy ktoś zwrócił się do niego właśnie jako do kompozytora z prośbą o to, żeby zrobił pewną całość, stworzył pewną całość. Piosenki z Tańca Życia, taki tytuł nosiła ta piosenka i taki tytuł nosił ten program Krystyny Świąteckiej z drugiej połowy lat 80. należą, myślę, do absolutnego kanonu polskiej piosenki artystycznej, chociaż ubolewam, ciągle są zbyt mało znane, ale trzeba powiedzieć, że Krystyna Świątecka wciąż te piosenki wykonuje, no i też jak słyszeli Państwo przed chwilą, jak słyszeliście, naprawdę nie wiem, jak się zwracać do tej kamerki, mają także te utwory już swoich nowych interpretatorów, nowe interpretatorki. Nim kolejne utwory nam zabrzmią, w naszym koncercie jeszcze jedna miła chwila, a mianowicie wręczenie kolejnych nagród z Łapy. Tym razem osobom, które w różny sposób przyczyniają się do pielęgnowania pamięci Zbigniewa Łapińskiego, pamięci o jego działaniach właściwie. I zanim oddam głos Katarzynie Walentynowicz, która te statuetki wręczy, pokażę Państwu swoją, bo ja ją już dostałam. O, tak wygląda i tu jest nawet taki napis, odbija się światło troszeczkę, to chyba Państwo tego zbyt dobrze nie zobaczą, ale to jest taki fortepian właśnie i chciałam Kasi bardzo podziękować za to uznanie, za tę nagrodę, ale muszę Ci też powiedzieć, moja droga, że ja robię tylko to, o co mnie poprosisz. To Ty jesteś tym kołem zamachowym. To z Twojego powodu i dzięki Twojej determinacji my wszyscy tutaj dzisiaj jesteśmy i robimy to, o co nas prosisz, chociaż oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości, że twórczość Zbigniewa Łapińskiego jest wszystkim nam, jak tu jesteśmy i jak nas tu nie ma, bardzo, bardzo bliska. W takim razie ja Ci bardzo dziękuję za uznanie, no i teraz oddaję Ci głos, Katarzyna Walentynowicz. Jak Państwo widzą, Zbigniew Łapiński przygląda nam się z nadstawu, który bardzo lubił i no, gdy był dzieckiem, uwielbiał chodzić tam na wagary. Myślę, że przysłuchuje się temu koncertowi i bardzo się cieszy, że będę mogła właśnie wręczyć nagrody fortepiany. Już mówiłam, że zaprojektował to Tomek Partyka. Natomiast dlaczego te nagrody są dla mnie takie ważne? Ponieważ no tak w przedziwny sposób się ułożyło wszystko to, co dotyczy promowania twórczości Zbigniewa Łapińskiego i mojego zaangażowania związanego z tą twórczością, że nie zrobiłabym tego, gdyby nie artyści zawodowi, profesjonalni, bardzo bliscy mi ludzie i moi przyjaciele, mogę tak już powiedzieć, gdyby mnie nie wspierali, nie zaufali i nie pomagali. I chciałabym teraz wręczyć tutaj na scenie Służewskiego Domu Kultury tym Państwu, którzy jesteście tutaj ze mną. Bardzo, bardzo dziękuję. Właściwie
no nie potrafię wyrazić tej wdzięczności. Zresztą Państwo słyszą, jak te piosenki są pięknie zaaranżowane, zagrane. Większość z nich, być może niektórzy z Państwa o tym wiedzą, nie była nigdy wcześniej wykonywana. Czyli trud jakby wykonania, pokazania Państwu, podania tych piosenek spoczywa na tych osobach, które zostaną przeze mnie teraz nagrodzone. Chciałabym szczególnie podziękować Marcinowi Partyce, z którym robimy te koncerty i który tutaj bardzo dzielnie mnie wspiera. Bardzo Ci, Marcinie, za to dziękuję. To jest dla Ciebie. Dziękuję bardzo, się tak nie denerwuj. No przecież się nie denerwuję. Proszę Państwa, pięknie dziękuję również Krzysztofowi Łochowiczowi. Proszę Krzysiu, dla Ciebie. Również bardzo dziękuję Kubie Szydło. Proszę, Kubo. Pierwsza nagroda Kuby w życiu. Pięknie dziękuję Tomaszowi Orłowskiemu. Proszę, Tomku. Bardzo, bardzo dziękuję Piotrowi Domagalskiemu. Proszę. Bardzo, bardzo dziękuję Idzie Szafrańskiej. Dziękuję pięknie Justynie Panfilewicz. Bardzo dziękuję Joasi Lewandowskiej. Pięknie dziękuję Karolinie Gwóźdź. Dziękuję. I chciałabym zaprosić na scenę naszego operatora, który ze mną właściwie te koncerty tutaj nagrywa właściwie od kilku lat. Zapraszam Ciebie, Filipie, Filip Konecki. Bardzo proszę. Kłaniam się. Super. Bardzo dziękuję. Jedno słówko chciał powiedzieć. Dziękujemy serdecznie za te fortepiany, ale takie wielkie, piękne organy kościelne należą się Tobie, Kasiu, za kontynuowanie. Dziękuję bardzo. No bez Was niczego bym nie zrobiła. Proszę Państwa, nie mogli być dzisiaj z nami tutaj, nie mogły być osoby, które również jakby bardzo, bardzo mnie wspierały. Wiadomo, że jest to koncert online, nie możemy mieć publiczności. I chciałabym wyczytać nazwiska osób, którym jestem niezwykle wdzięczna i którym te fortepiany już przekazałam. Teresa Drozda, już Państwo wiedzą, że dostała i pięknie Ci, Tereso, dziękuję. Dziękuję również Krzysztofowi Trzasce, który jest autorem tych karykatur, które Państwo tutaj mogą zobaczyć. Te karykatury powstały parę lat temu, gdy Zbigniew Łapiński jeszcze żył i no właściwie po bardzo krótkim takim spotkaniu ze Zbigniewem Łapińskim tak sobie wyobraził w formie karykatury Krzysztof artystę. Dziękuję pięknie Annie Streżyńskiej, która wspierała mnie w różny sposób jeszcze za życia Zbigniewa Łapińskiego, pomagając również jemu samemu w przedziwny sposób, jakby dbając o to, żeby miał odpowiednie programy komputerowe, żeby mógł tworzyć w domu. Wiadomo, że Zbigniew Łapiński od 2005 roku był po udarze. No i wiadomo, że nie mógł jakby sam przygotowywać tych koncertów. Dlatego też pięknie Ci, Aniu, dziękuję. Dziękuję Agnieszce Tymińskiej, która bardzo wspierała mnie przez wiele lat przy różnych projektach związanych z wydawaniem płyt Zbigniewa Łapińskiego i również przy okazji jakby no, tych koncertów, które przygotowujemy. Dziękuję Pawłowi Słomczyńskiemu, wspaniałemu artyście, fotografikowi, przyjacielowi Zbigniewa Łapińskiego, który właściwie był na każde zawołanie, gdy było trzeba pomóc Zbigniewowi Łapińskiemu po udarze, wesprzeć go w różny sposób, w różnej formie, przede wszystkim bardzo przyjacielskiej. Dziękuję Jarosławowi Siemieniakowi, który w różny sposób jakby pomagał nam, mówię w różny sposób, ale różne plakaty, ulotki, foldery, które przygotowywał bardzo często, sponsorując właściwie tego typu działalność. Bardzo Ci, Jarku, dziękuję. Dziękuję Mariuszowi Niedziółce, który jest autorem strony internetowej Zbigniewa Łapińskiego, właściwie teraz już drugiej, nad którą razem
pracujemy i która, mam nadzieję, będzie takim kompendium wiedzy również o twórczości Zbigniewa Łapińskiego. Dziękuję Izabeli Trzecieckiej, która tutaj w Tchórzewskim Domu Kultury właściwie za każdym razem wspiera mnie bardzo w różnej formie związanej właśnie z przygotowaniem też tych koncertów. Zresztą przy okazji bardzo, bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Tchórzewskiego Domu Kultury. Tutaj no nie sposób Państwa wymienić, jakby moja współpraca taka bardziej indywidualna jest właśnie z panią Izą i dlatego chciałam jej wręczyć ten fortepian. Dziękuję Klaudii i Sebastianowi Dąbrowskim. To są moje dzieci, to jest taka prywata trochę, ale gdyby nie to, że bardzo mi pomagają przy realizacji tych projektów, no właściwie nie mogłabym wielu rzeczy zrobić. Dziękuję Julii i Maciejowi Wiśniewskim, to jest moja druga córka i drugi zięć. Pięknie Wam dziękuję za serce, które mi okazujecie i za wsparcie związane z realizacją przeze mnie moich pasji. Dziękuję Bogdanowi Marcinkiewiczowi, który fotografował i rejestrował poprzez właśnie zdjęcia, które świetnie przygotowywał właściwie każdy z koncertów. I na koniec zostawiłam panią dyrektor Ewę Wilman. Nie na koniec właściwie, ale chciałam ją w ten sposób wyróżnić. Pani dyrektor, prawda jest taka, że gdyby pani nie zaprzyjaźniła się ze Zbigniewem Łapińskim, kiedy on jeszcze żył i gdyby nie okazała mu pani tyle serca, nas by tutaj nie było. Pięknie państwu dziękuję. Za chwileczkę będziemy mogli wysłuchać dalszej części koncertu. Koncertu piosenek, o których będzie jeszcze mówiła Teresa. Pięknie dziękuję. Po tych wszystkich emocjach nagrodowych pora na piosenki. Usłyszymy w fantastycznych wykonaniach Karoliny Gwóźdź i Izabeli Szafrańskiej piosenki z nurtu, nazwijmy go, kabaretowym. Zbigniew Łapiński, jak wielu artystów jego czasu, zaczynał w kabaretach studenckich. Jego szkołą estradową były kabarety Mikser i Piosenkariat. No i zresztą na tych właśnie studenckich estradach chwilę później, pod koniec lat 70. poznał Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Każdy, choć z niechęcią przyzna, mędrzec toczy ciemna masa, że są chwile, gdy mężczyzna rozum ma poniżej pasa. Kiedy zjawia się kobietka, choćby nawet pierwsza lepsza, w głowie roi się orkietka, mała albo nawet większa. Są chwile, kiedy zmysły, zmysły blokują wolę i umysły. Nie czas więc o zasadach truć, zostaje chuć. Czy celowej prowokacji, zawsze wszędzie grzechem będzie nie skorzystać z sytuacji. Ale miły, ale prędki, jasne, przecież się nie boję. Grzech wiadomo dużo mniejszy, gdy podzielić go na dwoje. Są chwile, kiedy zmysły, zmysły blokują wolę i umysły. Nie czas więc o zasadach truć, zostaje chuć. Są chwile, kiedy zmysły, zmysły blokują wolę i umysły. Nie czas więc o zasadach truć, zostaje chuć. Dużo łatwiej istnieć w nim, choć powłoka jest nietrwała. Póki
Póki co mam profit w tym, na to każdy facet się nabierze. Pierwszy z brzegu nawet pan, mówiąc szczerze, kiedy zechce robię tak i leżymy już na wznak, bo korzystam, rozumiecie, z tego, co dał Bóg kobiecie. Przy okazji się wysilił, dał facetów, by płacili. Nie chcę mówić przez to, że pan zapłaci z góry, nie. Nie chcę mówić przez to, że z góry raczej nie. A jak już nam dobrze będzie, co nie będzie trudne, gdy swe ujawnię pod orędzie, pan zrealizuje sny w snach. Pozbywa się pan żony. Ja tylko pachnę, odbieram telefony. Rozumiecie, z tego, co dał Bóg kobiecie. Przy okazji się wysilił, dał facetów, by płacili. Róże więdną na to, co ustalamy kwotę 100. Róże więdną. Przy żonie, która pielęgnuje udany związek 2+3. Obiecywał tysiąc rzeczy mi i ty mnie, czasy w Peru, dom na Helu, pracę w filmie. Bajerował, że Pegazem swym poleci razem ze mną do Arkadii albo gdzieś. Potem spłodził 2 tomiki, 4 dzieci, a sam lata gdzieś co wieczór, mówiąc: cześć. Tak ma wyglądać
jego wolność, co każdą miłość zmienia w truchło. Miała być Julią, Julią, Laurą i Izoldą. Miałam być muzą, miałam być muzą, a jestem kurtą. Bo artyści muszą żoną być jak tacy. Taki w świecie jest od wieków podział pracy. Wyższe cele, trudu wiele, szarpać rany. Na tym właśnie styl polega oraz burzy. Tylko czemu spędzasz noce u tej panny? Bo jest młodsza? Inspiruje mnie jej biust. Toczy się moje szare życie między bazarem, szkołą, kuchtą. Jak cię nazywam? Beatrycze. A do mnie mówi moja droga kuchto. Recytował Słowackiego ci na schodach. Nocą szeptał coś z Werlena, coś z Remboda. Paradoksy puszczał niczym fajerwerki. O ekstazie, o utręce, pół na pół. A czy mówił, jak się leczy jego nerki? Jaki wywar na zaparcie? Parzyć z ziół? W potrzebie będzie szukał żony, więc mała nie wiesz, lepsze jutro ciebie nie wpuści na salony, bo sam by musiał, musiał zostać kuchtą. Karolina Gwóźdź i Izabela Szafrańska, bardzo Wam dziewczyny dziękuję. Obie zresztą jeszcze Państwo usłyszą. Kolejne piosenki, których posłuchamy, można by zaliczyć do nurtu, bo ja wiem, społecznego. Wspomniałam już, że Zbigniew Łapiński jako kompozytor był naprawdę niezwykle przywiązany do tekstu, że wybierał wiersze, teksty piosenek, które go obchodziły, które zabierały głos w sprawach, które były dla niego ważne. Z tego też powodu zapewne tak bardzo prawdziwie te piosenki dzisiaj brzmią. Wśród tych, które przed nami, będzie m.in. Czerwony autobus, poruszający tekst Jacka Kaczmarskiego, zainspirowany obrazem Bronisława Linkego, i będzie też wiersz Cypriana Kamila Norwida, pochodzący z całego programu, który Zbigniew Łapiński oparł na jego poezji. Skomponował zresztą te utwory niedługo przed śmiercią. Premiery tego programu jeszcze nie było, ale proszę trzymać kciuki, bo prace trwają. To było zresztą dla Zbyszka dość charakterystyczne, bo on za życia bardzo niechętnie dzielił się swoją twórczością, o czym naprawdę bardzo szczegółowo opowiedział naszej Spiritus Movens, czyli Katarzynie Walentynowicz, w książce Historie również niepoważne, o, przepraszam, Historie również niepoważne, czyli Groch z kapustą. Gorąco przy okazji polecam Państwu tę książkę. No a przed nami Justyna Panfilewicz i Joanna Lewandowska. Sen jak sen dziwny, cisza upiorna, wymarłe miasto, pora wieczorna. Gdzie stąpnę forsa, nie widzi nikt, więc chylam się, biorę i nagle krzyk. Łapać złodzieja, może się uda, może im zwie. Z myle golących ktoś mnie łzy. Kradnę, więc żyję, więc żyję. Mały błąd w sztuce nerwy mi piściły, lecz złodziej jak saper raz tylko się myli.
czeka na to, że się pomyli sąd. Czemu mnie gonicie? Przecież ja też stąd. Łapać złodzieja, łapać złodzieja. Uciec, milczysz, łupiesz, staniesz, leżysz. Ja też w Boga wierzę, w Boga wierzę. Wierzę. Krzywa ulica, garbate chodniki, lecz muszę przyspieszyć, słyszę ich krzyki. Ja jeden przeciw całemu miastu, ratuj mnie, prowadź, ma ciemna gwiazdo. Łapać złodzieja, czy mi się uda? Mała nadzieja, czuję na plecach, czuję ich oddech, lecz póki żyję, to się nie poddam, się nie poddam. Choć coraz ciężej jest z każdym krokiem, choć noc zwady, a w płucach ogień. Przeciętny koszmar skończy się, ja wiem, lecz budzik miedzy, a więc to nie sen. Mamy złodzieja, myśli najgorsze, w głowie tężeją, ręce się pocą, ciska krawat, ludzie puszczajcie, nie macie prawa! Przed tą kradzieżą to sen był pijany, przy śmiechu tłumu szczekają kajdany. W trybie doraźnym zasiadam na ławie, za zbrodnie we śnie. Kara na jawie, za zbrodnie we śnie. Kara na jawie, za zbrodnie we śnie. Kara na jawie. Na gałąź złodzieja wieszać, złodzieja wieszać zło. Pędzimy przez polską dzicz, wertepy, chaszcze, błota. Patrz w tył, tam nie ma nic, żałoba i sromota. Patrz w przód, tam raz po raz cel mgłą niebieską kusi. Tam chce być każdy z nas. W czerwonym autobusie, w czerwonym autobusie, w czerwonym autobusie mija czas. Tu stoi młody Żyd, nos zdradza Żyd, czy nie Żyd, jakby mu było wstyd, że mimo wszystko przeżył. A baba z koszem jaj coś szepce do człowieka, wie o tym cały kraj, że Żydzi to bezpieka. Więc na co jeszcze czekasz? Więc na co jeszcze czekasz? Więc na co jeszcze czekasz? Mordę daj! Inteligentna twarz, co słucha zamiast mówić, tors otulony w płaszcz, szczyty na miarę spluwy, a kierowniczy układ czerwony wiodąc wóz, bez głowa dzierży kukła, generalissimus. Dziełem tych dwóch marszruta, dziełem tych dwóch marszruta, dziełem tych dwóch marszruta, luz i mus. Za robotnikiem ksiądz, za księdzem kosynierzy, i ktoś się modli klnąc, ktoś bluźni, ale wierzy. Proletariacki herszt kapować coś zaczyna, prosty robi gest, rękę chłopciu skina. Nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina, mocny jest. A z tyłu stary dziad w objęcia wziął prawiczkę, złośliwy czeka czart, nadziei na duszyczkę, upiorów małych rząd zwierzę.
strony u poręczy, w żyły nam sączy drog, zatruje i udręczy. Za oknem Polska wtęczy, Polska! Jedźmy stąd. Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony. Tęskno mi, panie, tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinne. Tęskno mi, panie, do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej. Tęskno mi, panie. Tęskno mi, tęskno mi, panie. Śmiechem na niemowę.
gniew w żyłach zamraża. O, my wiemy o tym, że śmiech głupotę pokrywa siecią zmarszczek na twarzy. Ślad ostatni znikł i we dnie bardziej jasno w powietrzu zgiełk i tryli świst. Do kraju wraca ptactwo, entuzjazm, że udało się i zima pokonana. Patrz, rzędy łóz i gaje brzus, ojczyzno ukochana. Rzędy wóz i gaje brzus, ojczyzno. A przecież dawny kąt nie taki, sąsiedzki kundel wrogo szczeka. I w starym gnieździe nowe ptaki, nikt nas nie wita, nikt nie czeka. W powietrzu rośnie ciemna chmura, dookoła nas spojrzenia krzywe. Mieliśmy wrócić w rajskich piórach, a mamy tylko bardziej siwe. I niby żal, jakby lęk do serca się dobiera. I pytań grat, wybrałeś świat, więc po co wracasz teraz? Ten dziwny ton wśród srok i wron pobrzmiewa już od rana. Wypłowiał mit i trochę wstyd, ojczyzno ukochana. Wypłowiał mit i trochę wstyd, ojczyzno. Mury zakwitły reklamami, na każdym dachu misy anten. I wszyscy tacy zabiegani, ten się obraził, umarł tamten. Zapach dzieciństwa się ulotnił, obce spółki. I tylko więcej kradną sroki, i bezczelniejsze są. Miesięcy pięć i wraca chęć odlecieć w dal bezkresną. Lecz znowu zwrot, odwrotny lot. Tam też nas przecież nie chcą. Tak lata trwa wędrówka ta, jak wielki głód miłości. Więc wzdycha ptak i jak tu ja tym wróblom nie zazdrości. Jak tu ja wróblom nie zazdrościć. Justyna Panfilewicz,
i Joanna Lewandowska. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję. Powoli zbliżamy się do końca tego z konieczności pobieżnego, ale też myślę, że dość reprezentatywnego przeglądu twórczości Zbigniewa Łapińskiego. Gdyby jednak chcieli się państwo zanurzyć weń głębiej, a przy okazji poprzez pryzmat życiorysu pewnego nieco szalonego, bezkompromisowego i diablo uzdolnionego pianisty i kompozytora przyjrzeć się też po prostu historii Polski, no to polecam jeszcze jedną książkę Katarzyny Walentynowicz, która nosi tytuł, o teraz już dobrze ustawiłam ją, książka nosi tytuł Poeta Melodii i jest kompletnym kompendium wiedzy na temat absolutnie wszystkiego, co Zbigniew Łapiński zrobił. Zbiera nazwiska wszystkich artystów, z którymi współpracował, nazwiska wszystkich poetów, do których napisał muzykę. Czyli po prostu opowiada o polskiej kulturze drugiej połowy XX wieku, zahaczając też o wiek XXI. No a przed nami piosenki, które można by zaliczyć do nurtu, bo ja wiem, refleksyjnego. Część z nich nie była nigdy dotąd publicznie wykonywana, a wiem skądinąd, że autorzy tekstów na te publikacje czekają. I też z doświadczenia wiem, że tekst, który oddało się kompozytorowi, ze sceny brzmi zupełnie inaczej. No i wiem, jakie emocje towarzyszą autorowi podczas słuchania takiego umuzycznionego wiersza. Izabela Szafrańska, Karolina Gwóźdź i Joanna Lewandowska. Wloka się smutna, struta pejzażem, czas mi nie szczędzi okrutnych wrażeń, a skoro idę, to idąc patrzę wszędzie tak samo, tylko inaczej. Cierpienie kusić, nadzieję raczy, bym się poddała wreszcie rozpaczy. Ja obcy bliźni rozproszył, nie ma nikogo. Idę więc dalej, życiem wymięta, nie żaden zbrodniarz, tym bardziej święta. Człowiek zwyczajny jak błoto szar, człowiek zrodzony z winy i kary. Do świata końca, do
Spadło na mnie niespodzianie twoich oczu, czarowanie twoich ramion, otaczanie twoich pragnień, przenikanie. Spadło na mnie jak wodospad, jak podstępnie nagła wiosna. Spadło na mnie, otoczyło, omotało, zamroczyło. A ja spłoszona w twoich rękach, wyczekująca i przelękła, jak ptak, co ledwo wyszedł z gniazda, schwytany w niewidzialną sieć. A ja uciekać chcę, lecz stoję i nie wiem czemu serce moje już bije rytmem twym, już bije rytmem twym. W bluszcz twych ramion zaplątana tak budziłam się co rano. Raz przed twoich oczu lustrem przystanęłam, a w nich pustka. Nie ma miejsca, co przed chwilą odbijało w nich twą miłość, tylko cisza, w której przyszło nam pogrzebać naszą przyszłość. A ja spłoszona w cudzych rękach, wyczekująca i przelękła, jak ptak, co ledwo wyszedł z gniazda, schwytany w niewidzialną sieć. A ja uciekać chcę, lecz stoję i nie wiem czemu serce moje wciąż bije rytmem twym, wciąż bije rytmem twym. Wyczekująca i przelękła, jak ptak, co ledwo wyszedł z gniazda, schwytany w niewidzialną sieć. A ja uciekać chcę, lecz stoję i nie wiem czemu serce moje wciąż bije rytmem twym. Wyczekująca i przelękła, jak ptak, co ledwo wyszedł z gniazda, schwytany w niewidzialną sieć. A ja uciekać chcę, lecz stoję i nie wiem czemu serce moje wciąż bije rytmem twym, wciąż bije rytmem twym.
Ściskasz swoją miłość zmarszczkami na mojej twarzy. Układają się w kształty przedziwne, zaskakując ciebie i mnie. Osadzają się mocno, określają kierunek i kształt. Bez naszego udziału wiedzą lepiej, dokąd mamy dojść. Odciskasz swoją miłość zmarszczkami na mojej twarzy. Prowadzą nas przez nieznane krainy. Idziemy coraz dalej, już tylko czasami odwracając się, by szukać gdzieś poza nami, by szukać gdzieś poza nami. Odciskasz swoją miłość zmarszczkami na mojej twarzy. Odciskasz swoją miłość zmarszczkami na mojej twarzy. Zapisują swą milczącą obecność, pozwalają nam odkryć nas w nas, pozwalają nam odkryć nas w nas. Muszę grać, muszę ludziom radość dać. To nieważne, że tak w środku jest mi źle. Muszę grać, muszę ludziom szczęście dać. Dzisiaj zranił mnie.
wyskoczył z 14 piętra. Nikt nie wiedział dlaczego. Człowiek sukcesu. Wszyscy go kochali. Musisz grać, musisz grać, musisz ludziom radość dać. To nieważne, że tak w środku jest ci źle. Musisz grać, musisz grać, musisz ludziom szczęście dać. To nieważne, że ktoś dzisiaj zranił cię. Musisz grać, musisz grać, musisz ludziom szczęście dać. To nieważne, że ktoś dzisiaj zranił cię. Dla nich zawsze jesteś piękny, dla nich zawsze uśmiech masz, a w twym pustym domu lustro, w lustrze szara, smutna twarz. Bo ty grasz, ty tylko grasz. Joanna Lewandowska wyśpiewała tytułowy utwór naszego koncertu Mój Song ze słowami Doroty Stalińskiej. Drodzy widzowie, szanowni państwo, bardzo dziękujemy, że byliście z nami w tych przedziwnych dla nas wszystkich chyba warunkach. No ale mamy też wielką nadzieję, cichą nadzieję, że ten koncert dał państwu odrobinę
radości i przyjemności. No i mamy też wielką, wielką nadzieję, że następnym razem spotkamy się już twarzą w twarz i oko w oko. Za chwilę finał, ale pozwólcie, że najpierw przedstawię nasz fantastyczny zespół muzyczny pracujący pod kierunkiem Marcina Partyki. On też osobiście grał na fortepianie, a wraz z nim grali także Krzysztof Łochowicz, Piotr Domagalski, Tomasz Orłowski, Kuba Szydło. Piosenki z muzyką Zbigniewa Łapińskiego zaśpiewały pierwsze laureatki pierwszego przeglądu twórczości artystycznej imienia Zbigniewa Łapińskiego z Łapy, czyli Klaudia Krawczyk, Angelika Stosio i Żaneta Chojnacka. Śpiewały też Izabela Szafrańska, Karolina Gwóźdź, Justyna Panfilewicz i Joanna Lewandowska. Scenariusz, reżyseria, pomysł, determinacja, aby ten koncert się odbył, Katarzyna Walentynowicz. Dziękujemy bardzo gościnnym progom Służewskiego Domu Kultury w Warszawie i jego szefowej, pani Ewie Wilman, za życzliwość i za to przygarnianie nas co i rusz. I powtórzę, mamy nadzieję, szanowni państwo, pani Ewo, że w kwietniu 2021 roku, w rocznicę urodzin Zbigniewa Łapińskiego, będziemy mogli się już spotkać z państwem oko w oko. Raz jeszcze pięknie dziękujemy, kłaniamy się nisko. No a teraz, chłopaki, dziewczyny, pora na finał. Rozmowa. Pan śpiewak świat widzi ponuro wciąż tylko o stosach i grobach pan wiesza poddaje torturom. Głos pana to wieczna żałoba, że trwają pan za złe mamurą, a mnie się to życie podoba. Proszę pani, ja życie lubię w jego prawdzie i w jego złudzie, ale człowiek dąży ku zgubie, wiedzieć o tym nie chcą ludzie. Człowiek dąży ku zgubie, wiedzieć o tym nie chcą ludzie. Właśnie ludzie, niech pan pomyśli, starczy im prawdziwych przepaści, a najgorsze jeszcze się prześni. W cierpieniu wszyscy są właśnie, pan mówi, że życie to czyściec, a oni pragnęliby baśni. Proszę pani, przecież to robię, opowiadam baśnie, choć smutne. Kim by był niepojęty człowiek bez braci Grimm, prawdy okrutnej? Kim by był niepojęty człowiek bez braci Grimm, prawdy okrutnej? Właśnie prawda, o co pan pyta? Obcy panu brak wątpliwości, to pan śpiewa, co pan przeczytał. Po prostu świat w książkę uprościł, pan gra. Gdy wszechświat zaskrzyta, pan przeczy człowieczej miłości. Proszę pani, cierpieć się staram, starczy spytać żony i dzieci. Kocham miłość, księga stara, którą warto Bogu polecić. Kocham miłość, księga stara, którą warto Bogu polecić. Właśnie Bóg, pan Boga nie lubi, ale mówi,
że wciąż go szuka w pańskich trwogach. Można się zgubić, pojąć sztukę pańską to sztuka. Pan publiczny z losem się czubi, jaka z tego dla nas nauka. Proszę pani, proszę nie czekać na nauki, tezy i wnioski. Jestem egzemplarz człowieka, a to znaczy diabli czyśćcowy i boski. Diabli czyśćcowy i boski.